Dlaczego mi się nie zwierzył tylko jakiemuś psychologowi? Nawet nie powiedział, że na terapię chodzi. To jest prywatna rozmowa. A myślisz, że nie mam lepszych rzeczy do roboty niż słuchania twoich prywatnych głupot? Znam cię i wiem, że nie. A ty co byś zrobiła? Cześć. Cześć. O, co to za błysk w oku? Jak ci powiem, dopadniesz. Dobra, zamieniam się w słuch. Chodzi do psychiatry. Co? Dobra, sorry, ale prima aprilis jest w kwietniu. Rany, Iwona, no nie żartuję. Posłuchałam właśnie rozmowę Kai, jak się zwierzała swojej przyjaciółce, że Frodo chodź na terapię, ma kompleks mamusi. No jej! Czekaj, już to widzę. Frodo na kosetce. No, bo wie pani, triceps mi nie wyrósł, więc dlatego mnie pewnie nie karmiła pierwszą, nie? Wyobrażasz sobie, Frodo, sobie teraz obracamy po jej swoje relacje. To znaczy, że nasz kapuściany łeb jest bardziej wrażliwy niż ktokolwiek by pomyślał. Bo on teraz tam naprawia rzeczy w loży i może chciałabyś ze mną przystąpić do akcji. Okej. Okay. Cześć, Frodo, słuchaj, jak się czujesz? O co ci chodzi? Wiedźmo ruda? Słuchaj, Frodo, no bo jakbyś na przykład potrzebował sobie wziąć urlop chorobowy, żeby sobie poprawić zdrowie psychiczne, to wiesz, daj znać. A ty się dobrze czujesz? Nie no, mogłeś nam od razu powiedzieć, że masz jakiś problem. To inaczej byśmy reagowały, wiesz, nie musiałby się tak przepracowywać. On już totalnie odwaliło. Słuchaj, jak chcesz, to możemy powiadomić twoją mamusię, może chciałaby ci pomóc. O, rany, Iwona, on ma problem ze swoją mamusią. Przepraszam, przepraszam. Zapomnij, że mówiłam cokolwiek o twojej mamie, przepraszam. Polska wam wszystko wyszczekała, tak? Nie. Rumpelek nam by śpiewał. Dajcie już mu spokój. Weź mi z drogi. I tak mam teraz przerwę. A z tobą rozmówię się później, plotkaru. A co, wolałbyś, żebym im powiedziała prawdę? No czekaj, jaką prawdę? Dobra, laski, dajcie spokój, nieważne. Co, dajcie spokój, Frodo ma kompleks mamusi. To jest hit tego sezonu. Ale właśnie czekaj, bo to właśnie nie chodzi o mamusię. Dobra, mów o co chodzi. W końcu z kim się przyjaźnisz? Z nami czy z nim? A? Dobra, ale bądźcie cicho, okej? Okay? No. Chodzi o to, że to z tą matką to jest pizda Kai, tak? Bo Frodo spowodował wypadek, dlatego chodzi na terapię. Co? No, jego kolega kierował, no i on mu zakrył oczy, no i potrącili chłopaka i teraz Frodo dowiedział się, że ten chłopak jeździ na wózku. O cholera.